Cześć. 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 Tu. Kulturki. Kulturki. Czyli? Ola, Maja. I mama. Kulturki. Kulturki. Nie wiem, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, więc może Maja nam wytłumaczy. To będzie Królestwo Masie. To jest druga część Królestwa, jakich wiemy. Bardzo fajna też książka, tak samo jak poprzednia część. I to teraz będzie się dodać bohaterów, ale widzę, że Ola też chce coś powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że tutaj są nowe historie, ale głównie ciągnie się ta sama melodia, jakby powiedzieć. Mhm. A Maja, może nam powiesz najpierw, kto jest autorem tej książki? Bo to jedna z naszych ulubionych autorek. Katarzyna Wasilkowska. Oczywiście, Katarzyna Wasilkowska. Czyli była pierwsza część, o której już mówiliśmy w jednym z odcinków. Frytasy. Pamiętam właśnie, frytasy. Pamiętam dużo śmiechu. No to co w tym królestwie ma się? To jest taka... Mogę przedstawić teraz bohaterów głównych tej książki. To są teraz ci sami bohaterowie. Królowa babka. Dalej mama psa? Tak, jej. Tuberoza. Szanowna pani. Nie, ta jak to się nazywa? Miłościwa pani. Jeszcze jest król i to jest ta rodzinka. Jak jest królestwo, to musi być król chyba. No. Tak. A w sumie nie musi być król. Może być królowa, prawda? Może być tylko taka królowa. Królowa w Anglii. No właśnie. Znamy taki kraj, tak? Gdzie jest królowa, a nie król. No właśnie. Więc... no i to bardzo... prowadzi do tego, że to jest bardzo fajne i też przedstawię teraz innych bohaterów, którzy też występowali w tej książce, ale rzadziej niż ci główni. Znowu. Rzadziej. Się mówi. Tak. Było dwóch siostrzeńców tego króla. A kto to jest siostrzeniec? Że jakby synowie, siostry. Super. I ta siostra też występowała tam oczywiście. Księżna. A nie królowa. Ale ja mówię siostra. No siostra, czyli księżna. I występowała tam też tata tych dwóch chłopców. I występował tam pijacz. I fioletowy król. Pijacz to ktoś, kto jakby pije do końca, jakby pije jakąś, pije, jakiś łyk wypije, to później to więcej, ale wypije całą rzekę. Naprawdę? A kiedyś wypił naprawdę 3 rzeki i nawet jeden raz ocean. To słoną wodę też lubi? Wszystko. Lubi wszystko. Wszystkie soki, wszystkie napoje. Wszystko on lubi. Jeśli będzie... On nic nie je, ale wszystko pije. Nic nie je. A może to niedobrze było mieć takiego pijacza w państwie, co? Wypiłby całą wodę. Nie, bo on słuchał się rozkazów tego króla. A. On mu pomagał. Na przykład jak ktoś robi coś złego, coś na przykład wydawać, jakby, że zabierać komuś jakąś sławę, to on pił, że nalewał sobie czegoś, pił, a później nie musiał płacić, dlatego że wypił, na przykład, jakby nie musiał płacić za siebie, dlatego że król mu dawał pieniądze, dlatego że on pił dla niego, żeby inni nie mieli tego, o co oni. I później... A fajnie by tak było coś mieć do picia, a co byście chciała mieć takiego do picia, żeby się nie kończyło? Ja bym chciała mieć taki sorbet z lodów, taki pyszny. A ja bym chciała mieć limoniadę.
Lemoniada i właśnie jak mamy marakuja, bym chciała. Bo chciałam mieć taki płynny budyń. A ja bym chciała taki sorbet pyszny, mango, marakuja i wtedy... I byś była pijaczem wtedy też. I Ola by była pijaczem, jakby płynny budyń mogła sobie wypić. Czekoladowy pewnie. Byłaby też pijaczem. Dziewczyny, powiedzcie coś dalej. Pamiętam, że w pierwszej części był duży taki wątek o tym, jak król szukał jakiegoś kandydata na męża, a ta tuberoza nie była zbyt chętna. Dlatego, że tak było. Jedno był taki rozdział, kiedy ona powiedziała, co to za herb gąbka? On powiedział, no taki mamy herb. No i był konkurs. Herb gąbka? No tak. I wtedy wymyślono taki konkurs. Kto zrobi najlepszy herb, ten wygra rękę tej tuberozy. I ona zrobiła najlepszy herb i poprosiła swoją własną rękę. No i on powiedział, no tak, możesz mieć swoją własną rękę i zostać sama królową. I bez męża. Dlatego, że dostałaś swoją rękę, więc ty już tak jakby masz męża. Ty jesteś! Takie sprytne, co? No, ona poprosiła swoją rękę. Musiał się zgodzić. A już swoją rękę ma, no to... Prosta droga do tego, żeby przejąć królestwo, co? No. I właśnie ona, bo jak nie była chłopakiem, więc nie dostała nikogo ręki, jedno życzenie mogła zmienić, a ona poprosiła swoją własną rękę. Więc to on musiał to... Spryciula. Powiem wam, że mega spryciula z tym tuberozą, co? On musiał to spełnić, bo przecież to było jedno życzenie. No jak chciał być honorowy, to musiał spełnić. No tym bardziej, że to jego córka była. Będzie, że to była jego córka. No. A dziewczyny też fajnie potrafią rządzić, co? Tak. Według mnie lepiej nawet rządzą dziewczyny, bo one robią sprawiedliwie, a chłopacy nie. A, że sprawiedliwiej? No, dlatego, że dziewczyny dla wszystkich robią dobrze, a chłopacy nie dla wszystkich, tylko dla chłopaków robią dobrze. Mhm. Dla dziewczyny nie. A powiedzcie mi, dziewczyny, w tej książce jaka scena, czy jaka historia wam się najbardziej podobała? Macie taką? Może jakiś bohater, który wam się najbardziej podobał? Moja ulubiona była scena. Moja ulubiona była scena, no, kiedy ona, właśnie kiedy ona właśnie zrobiła ten herb i że ona powiedziała, no tak, ja go namalowałam. Może sama zrobiła, tak? No. Super. I to był lep z frytkami w grzywie. Frytasy jednak się pojawiły. Jak ktoś no, oni dalej mieli frytasy. O, a moje ulubione było, kiedy w jakimś pierwszym rozdziale, jak przyjechała ta księżna, to zostawiła u nich tych dwóch chłopaków. I oni razem ważyli 136 kg, a nie chodzili nawet do szkoły. 136 kg, czyli ile każdy ważył? Oni nie mówili. Nie mówili, a nie możecie sobie podzielić na dwa? Tylko, że oni nie ważyli razem tyle samo. A nie ważyli tyle samo, tak? Tak, bo jeden był... Bo jeden był o jeden taki, jeden... Nie, on był o trochę chudszy, o trochę nie wiadomo o ile kilogramów. Czyli nie da się powiedzieć, że ważył. On był o tylko tyle chudszy od swojego brata. Ale nie. Kilogramów nie wiemy. A moje ulubione było, kiedy oni, dwaj bracia, zbierali proste z krzaczków frytkowych i zagarniali do swoich łap całe pole i zjadali wszystkie frytasy. No, wy byście też tak poszły, co? Ale wtedy mogłybyście zacząć razem ważyć te 136 kilo, co? Jakby się zjadły trochę frytek? Trochę. Jeszcze trochę wam brakuje. My dzisiaj mieliśmy na obiad. Wcale, że my nie jesteśmy grube. I były smaczne. A czy ktoś coś takiego powiedział? A ty powiedziałaś, że będziemy, że niedaleko nam do grubej. Nie, ja powiedziałam, że jakbyście poszły na pole frytasów i zaczęły jeść. Bo ja wiem, że z wami i z frytasami jest jak z tym od picia. Jak on się nazywa? Pijacz. Pijaczem, o. Że wy nie potraficie skończyć, tylko zaglądacie tam do piekarnika, czy jeszcze są frytasy, czy jeszcze są frytasy? Tak jest, prawda? Maju, powiedz nam zatem, komu polecasz tą książkę? Polecam dzieciom od
5-6 lat do 8-9 lat. Mhm. A ja bym poleciła tak od 3-4 lat do nawet 12-13 lat. Czyli co, nie ma tam żadnych strasznych historii? A co Wam się tak najbardziej podobało w tej książce? No, ja już powiedziałam. No to jaka historia? Jaka scena? A tak jak weźmiemy całą książkę ogólnie, to co Wam się najbardziej moje podobało? Moje ulubione to było, że właśnie ten pieprz przyszedł. Taki pi, 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 pi. A czy ta książka jest tak samo zabawna jak pierwsza część? Tak. Tak. Bo pamiętam, według że przy pierwszej to... Troszkę bardziej tamta była śmieszna niż ta. Tak? Tamtej się więcej uśmiałaś? No. Ola? No chyba przy tamtej także. Mhm. A to już ostatnia część? Tak. Jak ostatnia! Nie będzie może... więcej przygód? A ja myślę, bo już ta pani mówiła, że tam na końcu mówiła, że kolejne książki na naprawdę? No, no to może to jeszcze nie koniec. Jest nadzieja, że Tubera zawróci. Już jako królowa? Pewnie tak, bo ona już nie ma chyba 16, ona ma 16-17. Ona chodzi do szkoły, bo ma różne rzeczy szkolne. Do liceum. Nie, do takiej podstawówki. Do liceum chodzi. Do podstawówki. No myślę, że to taki spórnie rozwiązany. Może zapytamy pani Katarzyny Wasilkowskiej. Ile lat ma tuberoza? No ale kolejny przecież pewnie, no albo nic nie nastąpi. Może to tylko była druga część. Myślę, że z taką mądrą królową to może być bardzo ciekawa część. Z taką sprytną królową. Ja bym już troszkę kończyła to, bo już dużo gadamy, źle zgadałyśmy trochę i ja bym, jak ja opowiadam, też bym mogła zadać dwa pytania? Czy ktoś zna coś? Bo ja bym chciała, czy ktoś wie, co robił ten fioletowy król tam? O, ja wiem! On chciał zdecydowanie podbić ich królestwo i zmajstrować tak, żeby ich frytasy nie istniały. No, czyli to takie niebezpieczeństwo się pojawiło w tej książce. Tak, była ale jakaś oni, akcja. Ale ten, bo oni sprzedawali wszystko na frytki ten i napoje. Jak kupisz jeden napój do frytek, to wtedy już możesz w automacie. I ten właśnie pijacz wybił wszystko, dlatego że oni podłączyli je do jezior swojego zamku. I on Jeśli kupisz frytki? Jeśli kupisz kubeczek do frytek, to możesz go napełniać ile razy chcesz. Taką wielką dolewkę. A ten pijacz tak bardzo chciał mu się pić, że... No jak zaczął, to nie mógł skończyć. Że tymi kubeczkami wypił całą rzekę. Ja myślę, że trochę z tym pijaczem i z tymi napojami jest tak jak z nami i z książkami, co? No. Jak czytamy jedną, to już chcemy następną czytać. Jak słuchamy jedną, to już byśmy chcieli następną. I tak czytamy. Tak jak się skończy. Pił. No chyba się nigdy nie skończą, co? No pewnie. Ale tak. Niektóre części już się kończą. Mamy już tak dużo książek. Dokładnie, które na pewno przedstawimy Wam to? W kolejnych odcinkach. Właśnie. No bo teraz tych odcinków już nagraliśmy około chyba 20. Chyba tak. Pa. Już nawet ponad. Pa. Do usłyszenia następnym razem. Pa.